Cześć, tu Paweł i Marcin, gramy na Maxa, jesteśmy w hali Expo 21, tudzież XXI wieku. Ważne, że jesteśmy w Warszawie na Grand Finals. Jak pierwsze wrażenia? Bardzo pozytywnie. Przede wszystkim mistrzostwa zostały przyniesione z złotych tarasów i co warto zauważyć, przede wszystkim jest znacznie więcej ludzi. Wargaming postarał się o to, żeby wypromować wydarzenie maksymalnie i to widać. Jeżeli byście się odwrócili, gdybyśmy pokazali na chwilę, ile jest tutaj osób, naprawdę jest ich znacznie, znacznie więcej. Nie wydaje mi się też, co prawda, że będzie tutaj dużo więcej miejsca niż w Multikinie w złotych tarasach, jak było to w zeszłym roku. Natomiast ludzi jest od groma, jak widzieliście na przykład różnego rodzaju kolejki na Intel Extreme Masters w Katowicach. Tutaj jest podobnie, może nie aż tyle osób, ale naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zapraszamy Was bardzo serdecznie, szczególnie, że tutaj wejście jest stuprocentowo darmowe. Emocje są po prostu niesamowite. Za nami znajduje się coś niesamowitego. O ten, nawet nie puchar, o ten wielki monolit. Tak naprawdę walczą drużyny z całego świata. Drugie wrażenia, jakie są Twoje, bo widzieliśmy już pierwsze mecze, pierwsze rozgrywki za nami, pierwsze strzały dosięgnęły swoich celów. O, ja się nie mogę doczekać na kolejne mecze. Przede wszystkim ja jestem bardzo ciekaw, jak pokaże się na tych mistrzostwach Navi, ponieważ oni tutaj jakiś czas temu mieli okazję wnieść ten puchar. Oni są mistrzami z zeszłego roku i być może będą również tegorocznymi. W tym momencie trwa drugi pojedynek fazy grupowej. Drużyna Elong zmierza się właśnie z drużyną RG. Kto wygra? Tego dowiemy się już niedługo. No tak, trochę Marcin wybiegł za bardzo w przyszłość. To dopiero się zacznie, za chwilkę, za moment. Mam nadzieję, że wy oglądacie również za darmo na Twitchu, jeżeli jesteście u siebie w domu, a jeżeli jesteście z Warszawy lub okolic, koniecznie tutaj przyjedźcie. Zdecydowanie warto. Grand Finals 2015. Dołączcie do nas. Materiał nagrywaliśmy przy użyciu smartfona Nokia Lumia 1020.